Księże kardynale, 5 lat temu Polska dokonała swoistego aktu wyboru Jezusa Chrystusa na króla w Łagiewnikach. Jakie znaczenie dla Polski, dla społeczeństwa, dla Kościoła w Polsce miało wtedy tamto wydarzenie? Myślę, że to jest jakby akt i gest, taki duży symbol, dlatego że pierwszego wyboru, jeżeli mówimy tymi wielkimi słowami, Polska dokonała ponad 1000 lat temu. Na początku chrześcijaństwa, jeszcze się cofając do tyłu, trzeba powiedzieć, to Pan Bóg nas wybrał pierwszy, posłając Jezusa Chrystusa na ziemię, który o sobie powiedział, jestem królem, choć królestwo moje nie jest z tego świata. A teraz chodzi w każdym pokoleniu i w naszym też, żeby człowiek to królowanie Boga w świecie uznał, ale przede wszystkim, żeby uznał je w swoim sercu. I to jest chyba najważniejsze i myślę, że to, co się stało 5 lat temu w Krakowie, to jest takim współczesnym, XXI-wiecznym przypomnieniem o tym, co od wieków jest w Bogu i co jest w relacji względem człowieka. Czy przygotowując tamtą uroczystość 5 lat temu, były jakieś oczekiwania, jakichś owoców Kościół w Polsce się spodziewał? Znaczy spodziewał się, bo inaczej tych przygotowań nie było, tym bardziej, że były to przygotowania długie i żmudne, dlatego że u podstaw tego aktu, który się dokonał, trwały lata pracy i współpracy biskupów i zespołów intronizacyjnych, których w Polsce było sporo, żeby to zrobić wspólnie, co wcale nie było takie proste. Natomiast myślę, że mówię w imieniu swoim przede wszystkim, na pewno nie można się spodziewać w takich sytuacjach jakichś efektów magicznych, że się stanie coś takiego, że nagle oddamy Panu Jezusowi siebie i Polskę, i parlamenty, i jakieś tam rady miejskie i nagle wszystko się odmieni. Nie. Odmieni się wtedy, kiedy każdy z nas w swoim sercu zacznie budować Królestwo Boże. Wtedy, kiedy żyje w rodzinie, kiedy żyje w pracy zawodowej, kiedy żyje w obowiązkach publicznych, takich czy innych, mam tu na myśli między innymi polityków. I wtedy to budowanie Królestwa Bożego może postępować naprzód. I myślę, że jest to akt, który jest aktem wiary, ale zarazem po ludzku patrząc aktem przypomnienia, do czego jestem powołany, jakie jest moje zadanie. Czyli swego rodzaju odnowienie przyrzeczeń naszych chrzcielnych. Tak, znaczy myślę, że tak trzeba na to patrzeć, że ta konsekracja pierwsza i pierwsze zobowiązanie, jeżeli w wymiarze chrztu Polski się dokonało w odniesieniu do Mieszka i narodu, ono się dokonuje w każdym człowieku w sakramencie Chrztu Świętego. Przeżywamy teraz w Warszawie kongres ogólnopolski poświęcony Jezusowi Chrystusowi Królowi z takim zawołaniem Król na Chryste w parafiach i w diecezjach. Czy jest to też jakaś szansa właśnie na impuls dla pasterskich? Myślę, że jest szansa, tylko pod jednym warunkiem, że te słowa Król nam Chryste nie będą powtarzane tak, jak je powtarzają mali ministranci dla siebie w parafiach, tylko że będą wzięte na serio przez ludzi dorosłych, żeby rzeczywiście Pan Jezus królował w nas przez to, co czynimy. A równocześnie musimy pamiętać, że królowanie Boga, królowanie Chrystusa jest służbą. To słowo, które dzisiaj akurat nie jest najbardziej miłym słowem współczesności, niewątpliwie jest zadaniem wszystkich, znaczy nie tylko rodziców w rodzinie, w małżeństwie, polityków, w państwie, ale jest zadaniem wszystkich tych, którzy to królowanie Boga w swoich sercach chcą wprowadzić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.